Innego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Pińczowie, szanowne prezydium, szanowne druhny i druhowie delegacji. Bardzo sprawnie ten zjazd przebiega ze względu na to, że został dobrze przygotowany i tego gratuluję. Bo jeżdżę dużo po zjazdach gminnych po całym województwie i różnie to wygląda, że są zjazdy przerywane, odkładane na inny termin ze względów formalnych, bo jeżeli jest statut i przygotowana wcześniej uchwała zarządu miejsko-gminnego co do sposobu organizacji tego zjazdu, to jest wszystko w porządku. Zjazdy gminne mamy dopiero w 62 gminach na 92, jeszcze 30. Dzisiaj jest jeszcze zjazd w Słupi Jędrzejowskiej, w Słupi Koneckiej i w Seceminie. Miał być również zjazd miejsko-gminny po Łańcu, ale ze względu na śmierć burmistrza nagłą, na zawał serca, 54 lata, który był wiceprezesem zarządu miejsko-gminnego, o 11 właśnie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe i w kościele zostanie odznaczony przez prezesa zarządu powiatowego w moim imieniu złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Pandemia poburzyła nam życie w ogóle. Wirus spowodował, że jakoś na każdej ścieżce naszego życia mamy opóźnienia, mamy jakąś też rezerwę do spotykania się w większej grupie, czy też w rodzinach, bo czuwamy nad tym, ażeby się nie zarazić. Ja tylko powiem, że na terenie kraju w wyniku zarażenia się wirusem poniosło śmierć prawie 600 strażaków. To jest dość dużo. W naszym województwie kilkanaście. Najlepszą obroną przed tym koronawirusem jest szczepienie. Ja tu stojący przed wami jestem po trzech dawkach i jakoś mi żadna nie zaszkodziła. Czuję się tak bardziej komfortowo, że być może mnie to ominie. Chociaż osoby zaszczepione też mogą zarazić. Też mogą zarazić. Tak się spytam dla formalności, nie musicie tego mi odpowiadać. Kto jest tutaj zaszczepiony już? Wszyscy. No to pięknie. No. Kto jeszcze się nie zaszczepił, to proszę dokonać tego we własnym interesie i we własnym interesie członków swoich rodzin. Dlatego mamy opóźnienia we wszystkim. Nie odbyło się w 2020 roku ani organizowane i planowane imprezy jubileuszowe, wręczenia sztandarów, otwarcia nowych strażnic, bo pandemia na to nie pozwala. Są obostrzenia, nie wiadomo, co będzie przy tym wzroście zachorowań i dużej śmiertelności. Prawie codziennie umiera 500 ludzi w Polsce. Przedtem też umierali, tylko te statystyki nie były może podawane tak szczegółowo. Dlatego spóźniła się również kampania sprawozdawczo-wyborcza w OSP samych. Niedawno były pokończone. Ba! Jeszcze na terenie kraju i w naszym województwie są jednostki OSP, w których nie było zebrań sprawozdawczo-wyborczych. Trzeba o tym pamiętać i tu wam dziękuję, żeście się pospieszyli, żeby uniknąć gorszego okresu, być może jaki nam zagraża. A już się pojawiła nowa
Nowa odmiana wirusa afrykańskiego z południowej Afryki już jest w Brukseli. Jeden przypadek, a co będzie dalej, nie wiadomo. Ale nie o wirusie będziemy mówić, chociaż to jest bardzo istotne i ważne, bo to jest nasze zdrowie i nasze funkcjonowanie. Funkcjonowanie ochotników, strażaków było wzmożone też w okresie tym pandemicznym, którzy dowozili żywność, dowozili odkażalniki, dowozili do ludności potrzebującej pomocy maski i inne potrzebne artykuły i za to wam dziękuję. Bo my się nie odżegnujemy od pomocy, narażamy się, żeby pomóc innym. I to jest dobrze odbierane. I to jest dobrze odbierane. Chciałem podziękować za zaproszenie na ten dzisiejszy zjazd. I podziękować staremu zarządowi, który ustąpił, a praktycznie po nowemu został wybrany, za te działania, które były ujęte w sprawozdaniu, które w szczegółach opiewało w to, co nad czym prowadził kontrolę zarząd gminny w terenie, w poszczególnych jednostkach. Dziękuję druhu Wiesławie za twoje sekretarzowanie, dosyć długie, no i należą ci się brawa. Życzymy ci zdrowia, no i oczywiście nie wyłączysz się z działalności strażackiej, bo ci honor na to nie pozwoli. Tak to wygląda. Gratuluję nowo wybranemu zarządowi i myślę, że będzie super na terenie miasta gminy Pińczów, jak zawsze, gdzie chętnie przyjeżdżałem, przyjeżdżam i będę przyjeżdżał, jeżeli taka zajdzie potrzeba, gdy mi warunki zdrowotne, a dzięki Bogu na dzisiaj jest wszystko ok, pozwolą mi tutaj być, bo zawsze z przyjemnością przyjeżdżałem do poszczególnych ochotniczych straży pożarnych, czy też do samego Pińczowa, czy powiatu pińczowskiego. W waszym powiecie jutro jest zjazd w Michałowie gminny, no i nie wiem, kiedy będzie w Kijach. Bo żaden powiat jeszcze nie ma w komplecie zjazdów gminnych, żeby mógł się odbyć zjazd powiatowy. A na przykład w rzeszowskim województwie podkarpackim, tak zwanym, w 50% odbyły się już zjazdy powiatowe. U mnie w Jędrzejowie dzisiaj jest właśnie zjazd w słupie jędrzejowskiej i zostało nam Imielno tylko, gdzie jeszcze nie jest ustalony termin. I to blokuje, żeby zjazd powiatowy zrobić, a planujemy to na miesiąc styczeń. Na miesiąc styczeń. Tak jak druh Padurak, prezes, wspominał, że te wszystkie zjazdy i cała kampania, która jest opóźniona, odbywa się w ważnym roku. W roku jubileuszowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Każda druhna, każdy druh, każda kobieta druhna, każdy młodzieżowiec, młodzieżówka. Jesteśmy członkami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Jesteśmy członkami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Stąd nasza duma z tego jubileuszu stulecia. Tak jak już wiemy z opracowań historycznych i z tego co wiemy, dnia 8 i 9 września 1921 roku, 3 lata po odzyskaniu niepodległości, odbył się w Warszawie zjazd zjednoczeniowy strażaków z byłych trzech zaborów. Musimy pamiętać, jakie było pragnienie wśród ludności Polski za wolną Polską. I ta wolność została odzyskana. I 3 lata później spotykają się strażacy na zjeździe krajowym, ażeby się zjednoczyć. Byli różnie ubrani, w różne mundury, bo była różna moda.
Inna była w zaborze austriackim, rosyjskim, do którego my należeliśmy, i w zaborze pruskim. Choć było różne ich ubranie, mieli jednego wielkiego wspólnego ducha, ducha patriotyzmu, umiłowania ojczyzny i ducha niesienia pomocy, czyli ducha humanitaryzmu. I my jesteśmy spadkobiercami tamtych uchwał, tamtego pierwszego zjazdu zjednoczeniowego i tych pragnień, które wyrazili tam delegaci. Jak wiemy, prezesem zarządu głównego tego pierwszego zjazdu, który się odbył w 21 roku, został szef firmy ubezpieczeniowej Bolesław Chomicz. 20 lat temu, na 80-lecie związku, został zgodnie z uchwałą zarządu głównego, którego właśnie też jestem członkiem i członkiem prezydium zarządu głównego, wybito medal Bolesława Chomicza, którym odznaczamy najbardziej zasłużonych druhów strażaków, działaczy związku, działaczy samorządowych, wszystkich tych, którzy pomagają w funkcjonowaniu jednostek ochotniczej straży pożarnej. I takim zawołaniem drucha Bolesława Chomicza i wszystkich delegatów na tym zjeździe było hasło: w jedności siła. I to hasło jest aktualne i w dniu dzisiejszym. Bo trudno sobie wyobrazić, gdy będziemy z różnych przyczyn rozbici, żeby było nasze skuteczne działanie. Jeżeli jesteśmy razem, łatwiej wszystko i organizować, i działać, nieść pomoc, gasić pożary, bo nie wyobrażam sobie skłóconych wsiadających do samochodu. Z różnych przyczyn. Z różnych przyczyn. W tym roku, na stulecie, dnia 4 września, 3 września odbył się zarząd główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, a 4 września o godzinie 10 po uroczystej mszy świętej w katedrze świętego Jana Chrzciciela w Warszawie, w którym uczestniczyli przedstawiciele z całego kraju, uczestniczyło 160 pocztów sztandarowych, przeważnie jednostek, które miały 100 lat, i przedstawiciele zarządów powiatowych z pocztem sztandarowym, nasze województwo było reprezentowane przez 8 powiatów, 5 nie wystawiło pocztów sztandarowych. Warunkiem do tego było właśnie szczepienie członków pocztu sztandarowego. Poczet wojewódzki dzierżyli druhowie z Brudzowa, zarządu wojewódzkiego. Po tej uroczystej mszy odbył się przemarsz na plac zamkowy, to jest 200 metrów. Uformułowany został taki przegląd wszystkich tych pocztów sztandarowych na placu zamkowym przy dźwiękach dwóch orkiestr strażackich. Najlepsza orkiestra i w Polsce, i już w Europie, OSP na Barzyn, i druga orkiestra OSP Suchowola. Po zaprezentowaniu się orkiestr, marżoletek, które tam pokazy różne robiły, wyczyniając dla oka obserwujących wielką przyjemność, odbył się apel na to stulecie. Jedynymi gośćmi, którzy byli oprócz członków zarządu głównego, była córka Bolesława Chomicza, przepraszam, wnuczka Bolesława Chomicza, wnuczka Bolesława Chomicza i komendant główny Państwowej Straży Pożarnej generał Bartkowiak.
nie było ani jednego posła, nie było ani jednego przedstawiciela rządu, nie było żadnego senatora, instytucji centralnych. I to jest trochę przykre, dlaczego myśmy tak podpadli, ochotnicy strażacy, że do nas wyciąga się rękę w chwilach najbardziej groźnych, a tak, mówiąc szczerze, trochę nas się, brzydko mówiąc, olewa. To było przykre. Przemówienie wygłosił generał Bartkowiak, prezes zarządu głównego Waldemar Pawlak i po uroczystym tym apelu było każda delegacja odjechała do OSP Wesoła pod Warszawą na grochówkę, na piknikowanie. To taką relację złożyłem, z tego jubileuszu stulecia. Natomiast za tydzień, 12 września, w Busku Zdroju Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych organizował przegląd orkiestr strażackich i wielki koncert tych orkiestr. Dlaczego w Busku? Bo w Busku przebywają kuracjusze z całego kraju i bacznie obserwowali, cieszyli się, bili brawo, dziękowali za to, że mogą posłuchać strażackich orkiestr. Ten jubileusz trwa. Można organizować w każdym powiecie różnego rodzaju spotkania, w każdej gminie, a nawet w każdej OSP. Ja wykorzystałem już profesora Adama Masalskiego, historyka, który chętnie na takie spotkania przyjeżdża i możemy świętować, ciesząc się z tego jubileuszu. Ale chcę dodać, bo tu druhowie wspominali, że dyskutowali na temat nowej ustawy, tak? Nowa ustawa, która była pierwotnie opracowana przez komendanta głównego bez konsultacji ze związkiem, została wrzucona do kosza. Natomiast zrodził się nowy projekt, który ten projekt przyjmie dopiero charakter ustawy, jak będzie przegłosowany w Sejmie. Bo ten projekt rządowy jest właśnie w Sejmie i pracują komisje, szczególnie Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. I została na zarządzie głównym 17 tego listopada powołana komisja ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych do pracy w Sejmie nad ustawą. Nie będę tu opowiadał w szczegółach, bo to jest jeszcze nie ustawa. Będzie uchwalona, bo jest większość sejmowa i ją uchwali. Jako związek i ja osobiście i wy wszyscy cieszycie się, że będzie wprowadzony dodatek do emerytury w wysokości 200 zł brutto, czyli 142 zł miesięcznie dla strażaków ratowników, którzy udokumentują wyjazdy w poszczególnych latach, ile tam będą mieli, minimum jeden w roku. Jak to będzie? To ustawa będzie o tym mówić i przepisy wykonawcze. Bo sama ustawa jeszcze nie załatwia sprawy, muszą być wykonawcze właśnie przepisy uchwalone. I to jest dobrze. To związek popiera i cieszymy się z tego faktu, że będzie dodatek. On nie będzie dotyczył wszystkich. Nie będzie dotyczył strażaków, takich jak ja na przykład. Bo no zobaczymy, jak te wykonawcze przepisy będą w końcu, jaki przyjmą charakter. Ale dobrze, że to już jest. Strażak ratownik, gdy uzyska wiek emerytalny 65 lat, wtedy będzie miał wypłacane.
ten dodatek. Wcześniej nie. No bo wiadomo, nie jest emerytem. Ale jesteśmy niezadowoleni z dwóch zapisów w tej ustawie, które może przyjmą po dyskusji sejmowej jakiś inny charakter. Ta ustawa mówi o całkowitym podporządkowaniu OSP Państwowej Straży Pożarnej. Wszystko będziemy wykonywać na rozkaz komendanta, w tym przypadku powiatowego, komendanta wojewódzkiego i komendanta głównego. I drugi zapis, który mówi o zmilitaryzowaniu jednostek ochotniczych straży pożarnych na wypadek W. Możemy zostać ubrani w kamasze i dostaniemy karabiny do ręku. A my nie jesteśmy od tego, bo od tego jest wojsko, terenowe oddziały wojskowe powołane i teraz ustawa o służbie zasadniczej, która przewiduje 250 tysięcy żołnierzy w naszej armii. My jesteśmy od ochrony ludności. W czasie wojny chronimy też. Chronimy ludność, bo są i pożary, i różne zdarzenia, tak jak w czasie pokoju. I to nas trochę niepokoi. Zresztą komisja powołana będzie tam po prostu o tym głośno mówić i co się z tego utworzy, to zadecyduje Sejm, który uchwali ustawę i minister spraw wewnętrznych wyda odpowiednie rozporządzenia do realizacji tej ustawy. Bo jeżeli na przykład wyjedziemy sami, bez wiedzy komendanta powiatowego, bez tego rozkazu, to burmistrz nie będzie płacił ekwiwalentu, bo nie będzie wolno zgodnie z ustawą. To są takie te szczegóły, które nie są w tej chwili aktualne, tylko mówimy informacyjnie o tym, bo ustawa jest w Sejmie. Ale bądźmy dobrej wiary, że nic się złego nie stanie, bo związek trwał, trwa i trwał będzie. I to jest wszystko, co chciałem powiedzieć. Jeszcze raz wam dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za waszą ochotniczą służbę, ten wolontariat społeczny. Nikt nam nie płaci za to. Państwowa Straż Pożarna jest służbą i dostaje niezłą kasę. A my jesteśmy właśnie wolontariuszami. Chciałem podziękować wam za tą służbę, waszym rodzinom podziękować, że wam pozwalają na to działanie wasze. Bo trzeba się urwać z domu. Czy do akcji, czy na zebranie, czy gdzieś trzeba wyjść, no to się zostawia rodzinę w domu. Chciałem podziękować samorządowi miasta gminy. Tu na ręce druha burmistrza składam podziękowanie za te czytane pieniądze, które wasze z samorządu gminnego są wydawane i trafiają z powrotem w teren na rzeczy ochrony przeciwpożarowej. To są pokaźne sumy, a bez tych pieniędzy samorządowych nie można zrealizować zadań tych, na które mamy pieniądze z innych źródeł. I tutaj za wasze wnioski, które składacie tu i ówdzie, serdecznie wam dziękuję, tak trzeba. Jak dają, to trzeba brać. Ile się da czerpać, żeby pomóc samorządowi gminnemu, żeby nie obnażał tak swojego budżetu na cele ochrony przeciwpożarowej. To ma iść wszystko w parze. I dziękuję za to, że się straże pożarne rozwijają, że zmienił się park maszynowy, samochodowy, że no, wyglądamy na tych zjazdach jak należy, umundurowani, jak trzeba, regulaminowo. I życzę wszystkiego na następną kadencję, wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim niech omija nas ten wirus covidowy. Życzę zdrowia wam, waszym rodzinom, waszym jednostkom,
Ochotniczych Straży Pożarnych. Życzę wszelkiej pomyślności. Życzę już radosnych świąt. Na święta już Bożego Narodzenia. Nie wiadomo, jak będzie z tymi opłatkami. Wszystko nie wiadomo, bo wirus trwa. Wirus jest. Wirus nie odszedł. Jest. Dlatego jeszcze raz składam wam najlepsze życzenia i niech święty Florian czuwa nad wami przez następną kadencję. Szczęść Boże. Dziękuję za uwagę.